14 maja na Uniwersytecie Zielonogórskim królowały inteligentne rozwiązania, e-usługi i nowoczesne systemy teleinformatyczne. Wszystko to z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. W Polsce obchody tego święta organizuje Polskie Towarzystwo Informatyczne i Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W Zielonej Górze w zaakcentowanie tego wydarzenia zaangażował się także Uniwersytet Zielonogórski. Wykłady dotyczą społeczeństwa informacyjnego, czyli tego, co dzieje się obecnie w informatyce i jest, można powiedzieć, też przeznaczone dla przeciętnego Kowalskiego, czyli wszelkie systemy informatyczne wprowadzane na szczeblu centralnym czy też samorządowym, które służą właśnie społeczeństwu, ludziom, społeczeństwu informacyjnemu. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z aktualnymi projektami teleinformatycznymi realizowanymi w województwie lubuskim, na przykład takimi jak e-Urząd, e-Kultura czy e-Zdrowie. Marszałek Elżbieta Polak zaprezentowała także perspektywy finansowania ze środków unijnych innowacyjnych projektów informatycznych. Jesteśmy w Unii Europejskiej daleko w tyle, jeżeli chodzi o korzystanie z nowoczesnych technologii informatycznych, to możemy skutecznie zmienić, ale potrzebna jest duża kampania w tym zakresie, zwłaszcza skierowana do społeczeństwa. Temu służy m.in. program Cyfrowa Polska. Będzie możliwe wsparcie finansowe tego typu działań, dużych kampanii medialnych, również wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku, specjalne programy dedykowane dla 55+, bo zwłaszcza środowisko osób starszych nie korzysta z nowoczesnych technologii, ale żeby to wszystko można było realizować, przede wszystkim musi być powszechny dostęp do internetu. W regionie lubuskim mamy zbudowane światłowody, ponad 1400 kilometrów. Teraz czas na ostatnią milę. Będą te środki finansowe na budowę właśnie tej ostatniej mili, na poprawę dostępności teleinformatycznej, a to jest jeden z priorytetów w regionie lubuskim. Uniwersytet Zielonogórski zaprezentował w trakcie tej konferencji Zielonogórską Miejską Sieć Komputerową Zielman oraz Cyfrową Przestrzeń Biblioteki Akademickiej. W programie znalazła się także prezentacja Koła Naukowego Krótkofalowców. Z kolei studenci z Koła Naukowego Fanazik zaprezentowali swój autorski program inteligentnego domu. Projekt działa tak, że za pomocą aplikacji w smartfonie możemy obsługiwać sprzęty domowego użytku. Czyli za pomocą sieci Wi-Fi łączymy się pomiędzy smartfonem a płytką programowalną i dzięki temu możemy obsługiwać odpowiednie urządzenia. W wydarzeniu poświęconym obchodom Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego nie mogło zabraknąć firm zajmujących się tworzeniem nowoczesnych technologii. Cinkciarz.pl, Apator Rektor czy Streamsoft to przykłady zielonogórskich poważnych graczy działających w tej branży. Między innymi w tych firmach znajdują zatrudnienie absolwenci Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji naszej uczelni. Większość firm w regionie to są tak naprawdę firmy, które my wspieramy kadrami. Informatyka się niesamowicie rozwija w naszym województwie, a większość absolwentów na ten rynek dostarczamy my. Współpracujemy z Uniwersytetem Zielonogórskim od wielu lat i większość naszych pracowników studiowała na uniwersytecie. Jesteśmy tutaj dzisiaj na zaproszenie Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, żeby świętować Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Patronat honorowy nad konferencją objął rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, marszałek województwa lubuskiego oraz prezydent miasta Zielona Góra.